prezydencie. Nie ukrywam, dla powiatu raciborskiego to bardzo wielki dzień. W tym miejscu pozwólcie, że zacznę od podziękowań, bo dla nas naprawdę to historyczna chwila, kiedy przystępujemy przez RDW jako wykonawca do projektowania tej inwestycji, bardzo ważnej inwestycji. Panu marszałkowi, przed chwileczką rozmawiałem z panem marszałkiem Klimoszem o początkach właśnie tej inwestycji, o tym, jak sprawnie ZDW i tutaj Urząd Marszałkowski zadziałał. Także dzisiaj faktycznie w bardzo krótkim okresie możemy rozpocząć już rozmowy na temat tego projektowania. Panie marszałku, bardzo dziękuję w imieniu całego powiatu za to zaangażowanie. Chciałbym zaznaczyć, że od początku pan marszałek Krzysztofski był bardzo mocno zaangażowany właśnie to, aby to, na co Raciborszczyzna czeka ponad 70 lat, czyli poprawa tego układu komunikacyjnego, w końcu stała się faktem. Dzisiaj jesteśmy namacalnie świadkami tego, że można przy dobrej współpracy właśnie poszczególnych jednostek podjąć działania tak, żeby nasze mieszkańcy żyło się lepiej. Panu dyrektorowi Taborowi również z tego miejsca chciałbym podziękować, bo od początku również był bardzo mocno zaangażowany właśnie w przygotowanie koncepcji, tak żebyśmy mogli rozmawiać na ten temat i faktycznie wejść w teren. Myślę, że powiat raciborski, który ostatnio bardzo mocno się rozwija pod kątem choćby fabryki Jekogna, no dzisiaj, tak jak zostało powiedziane, jest niewydolny transportowo, więc musimy patrzeć na to, żeby faktycznie również ta część województwa zyskała nowe połączenia komunikacyjne. I dzięki temu, że pan marszałek, zarząd województwa widzi tę potrzebę, faktycznie udaje się to zrealizować. I za to jako starosta bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.